Dzień dobry wieczór. Jak przygotowany. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów Twitcha. Również serdecznie witam wszystkich widzów YouTube'a, których zapraszam oczywiście gorąco na streamy. Aha, tu jest wszystko, tu jest jakieś pierdoły. Dzisiaj, proszę Państwa, stanowego króciutko. Króciutko dlatego, że przyjeżdża. Aha, tu nie ma nic jeszcze. Przyjeżdża do domu moja nasza najmłodsza córka i muszę ją jechać odebrać z dworca w Katowicach. To raz, a dwa gotuję dla dziewczyny obiad, bo ona pojechała do Warszawy dla odmiany dzisiaj. Także to jest taki tylko tak na chwilę wpadnięte, żebyście nie zapomnieli mojego ględzenia i żeby się przypomnieć, co ja miałem zrobić. Ja coś miałem chyba zrobić, patrz pan. Tu nie. O, to było tu. Trochę się tam wytłumaczyć za sobotę, bo w sobotę mnie ciachło i to tak okrutnie mnie ciachło, więc nie byłem w stanie się nawet za bardzo ruszyć, a miałem iść do brata na imprezę i koniec końców nie poszedłem. Aha, mam. Dobra, to mogę wypić. Dobra. Nie, to tradycyjnie mi się mylą klawisze. Czy ja mam tu jakąś baterię pustą? Mam. A ta jest pusta? Ta, dobra. Okej. Czyli tak, właśnie. Mapa. Mapa. Ja miałem. Aha, tu. Dobra, okej. No to lecimy w tamtą stronę w takim razie. Gdzie to jest? Halo, halo, Mietku. Weź! No głupek leśny jeden pieroński, no. Dobra. Gdzie jest to? Spadaj. A tam jest. Dobra, okej. Znalazłem. No i tak to się zmieniło. Złapało mi niestety w sobotę i to tak dosyć konkretnie. Dzisiaj, jak już mówiłem, krótko, szybko, bo i gotuję, i mam wyjazd, i w ogóle jutro też mam wyjazd. Nie wiem, co będzie dalej z nocnymi streamami, tak powiem szczerze, no bo jak młoda przyjechała, no to dzisiaj raczej wątpię, żeby był. Raczej wątpię. Ale zobaczymy. Znaczy nie, dzisiaj to raczej na pewno nie będzie, to z naciskiem na raczej, bo przyjedzie lekko umordowana, ponieważ niestety, ale komuś się zachciało wchodzić na tory, a to akurat w tym czasie, kiedy moja córka wracała do domu, no takie to jest głupie dość, ale się zdarza. I laska na torach leżała, jak akurat jak oni jechali. Przy okazji, aha, tu i tak nic nie zrobię, ale muszę sobie właśnie zobaczyć, bo tu mam lepszy widok. I chcę zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest gdzieś. Nie? Wydawało mi się, że tu gdzieś jest. No, ale może mi się tylko wydawało. No i... No.
Nie wiem, coś tutaj mi ktoś pisze. Jakieś cuda jaja na kiju. Czy ja tu byłem w ogóle? Byłem. Chyba byłem. Ale zobaczmy jeszcze raz. Co to szkodzi? A, byłem, tu miałem sobie to chyba rozciąć. I zobaczyć, co tam jest. Co? Aha, tak się to... No właśnie. To właśnie, no. Tak. Następny bot przyszedł. I będzie mi tutaj wypisywał jakieś popierdłki. Dajcie wy mi święty spokój, kurde. Ała! No. Coś tu jest, nie wiem. No patrz, zaspawane drzwi, no. Coś tu się pod... Tak, jasne, oczywiście. Nie mam co robić, tylko będę znajdował twoje URL i twój baner profilowy. Tak, oczywiście, pewnie. A, tu już byłem. Aha, bo tędy gdzieś mogę. Nie mogę. Byłem tu już. Ciekawostka pana Dropsa, że zaspawane drzwi. I to jest masa takich rzeczy, które nie można nic zrobić, bo coś jest popieprzone. Albo u mnie. Cześć, Bossart 420. To jest Subnautica, stara gra. Sprzed 2 lat? Czy z zeszłego roku? Jakoś tak. A ogrywam ją, nie wiem, 4 raz. A jakoś chyba. Coś tu się schrzaniło i nie mogę wszędzie wleźć tam, gdzie bym chciał. Teraz, czy ja sobie wszystko do tej zupy dołożyłem? Chyba wszystko. O właśnie, tu jest to. To mam, tamto mam. No właśnie o tym, co się dzieje. Fabuła polega na tym, że ląduje się jako rozbitek na planecie, która właściwie jest pokryta w 100% wodą. No i potem się zbiera powoli elementy, materiały, żeby zbudować stateczek taki. No i pływa się po całej mapie, a jest dosyć spora, żeby pozbierać takie rzeczy, schematy, nie schematy. Coś w tym stylu. No i buduje się. Przecież ja tu chyba byłem. Aha, byłem przecież, tylko był nie tu, chciałem gdzie indziej. Tylko teraz chciałem tak. Tu jest wejście. O. Tu jest wejście? Nie. Zbiera się materiał, o takie coś na przykład jak to. Ma się różne pływadła, między innymi takie. O, tu jeszcze jest rubin. Buduje się coraz lepszy sprzęt, żeby móc coraz niżej nurkować. No i takie tam. A dzisiaj to, bo nie. To mogę w każdej chwili, wiesz, przerwać, przestać. Nie pójść sobie dalej kończyć obiad gotować? Bo dzisiaj tylko na chwilkę. Kurde, nie wiem, czy to było tu. Tu tylko. Tutaj. Tylko, że...
będę miał chyba spory problem, żeby tam... Nie tutaj. Nie tutaj. To nie jest tu. Tu jest złoto. Robaczki. To jest złoto. Miedź. Uran. Ale gdzieś tu... Gdzieś tu... Jest wejście niżej jeszcze przecież. Chyba tu. O tu chyba. Tylko teraz pytanie, czy tu jest ten idiota wielki, czy nie? Chyba tu, nie wiem. Idź ode mnie. Tu. Tu. O, właśnie tu. Dobra. No to sobie muszę teraz tutaj wyleźć. 8. Teraz mogę dalej sobie podpłynąć i sprawdzić, czy ten idiota tutaj pływa, czy nie pływa. Nie, to są te małe. Pływa, głupek leśny, to na niego się tu naciąłem. No właśnie, i tędy będę miał problem. A tu jest, właśnie, no tu mogę jeszcze, ała. Jest siarka. Pytanie, czy mi się ją uda wziąć. Ała, no właśnie. I tu jest, kurde, problem z braniem czegokolwiek, bo tu muszę mieć kombinezon. Ale dobra. Ten idiota pływa tam. A ja się wpakowałem tu ostatnio chyba prosto na niego. Znaczy tutaj jeszcze teoretycznie, jakbym znalazł jeszcze troszkę tej siarki, bo ile ja potrzebuję do tego... No i widzisz, nawet nie pamiętam, jak się mówi po francusku, że nie rozumiem po francusku. A, je me comprends pas. Przypomniałem sobie. Jest jeszcze jedna siarka i może mi się uda wziąć, bo to jest potrzebne do... chyba do skoku. Ale bez sznurka to też niewiele zrobię. Kombinezon. Gdzie to kurde jest? No ja pitole. 1828. No właśnie, kurde bola. A jest tu moduł. 3. A nikiel. No to kicha. To nic z tego chyba nie będzie. Bo nikiel to tu jest, ale tylko tam w tym. I kicha. No, tu jest chyba nikiel. Nie, to jest srebro.
Może bo ten bydle tam lata. Takie wielkie. O, rubinki. A chyba jednak nie jest tak źle. Proszę Państwa, bo chyba jednak znalazłem nikiel. Biomęcik, dwa rubinki, proszę bardzo. Serdecznie. Ty, weź no się odczep. A, to się tak robiło. Widzisz, było zaczynać. Tu jest co? Tu jest siarka, której nie bardzo wyciągnę. Tu jest chyba nikiel, nie, tu jest lit. Tu jest siarka, ale tu są to zielone takie coś, to jest kwas i tu jest lit. W każdym razie tu jest bardzo, bardzo dużo materiału do budowy bazy. Ja sobie zawsze tutaj budowałem bazę. Bo tu można ładnie potem. O, jest drugi, proszę Państwa, jest drugi. Proszę bardzo, czyli jeszcze tylko jedna siarka. I będę miał wszystko, proszę Państwa. Jeszcze tylko jedna siarka, ale to jest spory niestety problem. Tu jest lit. Lit. Gdzie on jest? Magnetyt. Tu jest siarka. O, może się ją uda chycić. Może by się udało. No, udało się. Gdzie to jest? Jest. No, to się udało. To znaczy, wiesz co, wszystko zależy, co chcesz osiągnąć przez tą metodę. To... bo na wnuczka to nie wiem, no. Ja jestem raczej oporny, poza tym, wiesz, ja nie mam wnuków, więc to... Jest pewien problem. Ja, czort znaje. Może by się ta i udało na wnuczka. Dobrze pokombinował, wiesz. To. Ja jestem lekko przekupny dziadek, także spoko. Teraz tak, gdzie jest? Tam jest, dobra. Tylko muszę to zrobić przy ścianie, żeby nie wpaść na tego kretyna. Bo mam to, czyli mogę się tu wybrać. Mogę się tu wybrać, żeby się tylko nie wpakować. Gdzie ten głupek lata? No właśnie go gdzieś słyszę. Gdzie on jest? A tam jest.
Czekaj, czekaj, czekaj. A, tych, ta, no tak, nawet tam, teraz tam zajrzałem. Przez chwilę. Nie, dzisiaj raczej marne szanse, natomiast jest w planie jak najbardziej. Aha, dobra. Jest w planie jak najbardziej odświeżenie sobie trochę inżynierków. Całkiem prawdopodobne, że to się odbędzie jeszcze w tym tygodniu, któryś dzień po południu. Ale szczerze powiem, nie mam pojęcia na razie co, gdzie, jak i z czym, bo jak mówiłem już wcześniej, dzisiaj wraca nasza najmłodsza córka do domu. Wraca na leczenie. Ja urzęduję w jej pokoju, więc na pewno nie będzie nocnego streama. Dzisiejszy stream, ten popołudniowy, to też tak jak mówiłem na samym początku, to tak wlazłem tylko po to, żeby wam się przypomnieć, żebyście nie zapomnieli mojego ględzenia. Natomiast jak to będzie wyglądać w najbliższej przyszłości, szczerze powiem, nie mam na razie zielonego pojęcia, ale tak, z tym serwerem jak najbardziej i to będzie. I to będzie, podejrzewam, nawet seria, bo trochę mi się nudno zrobiło. Weź się to włącz. O właśnie. Trochę mi się nudno zrobiło tam w tych 7 Daysach. To mi się za chwilę skończy. RimWorlda dalej nie ogarniam, mimo najszczerszych chęci i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ni cholery tego nie ogarniam. Mniej więcej już wiem, pooglądałem sobie jakieś tam gameplaye i tak jak mówię, no mniej więcej. Co to jest? O kurwości, ja tu chyba przypłynąłem do... Ja przypłynąłem do tej wyspy z tym wariactwem. Zupełnie niechcący i zupełnie przez przypadek. Tak? A nie, to jest tylko grzbiet. Dobra. Grzbiet górski. Tak? Gdzie jestem? Tu jestem. Dobra. No i... No, wiem o tym. I tak całkiem prawdopodobne, że udałoby się tam jeszcze z parę osób zwerbować do tego. Żeby zacząć jeszcze raz, bo myśmy nawet mieli przez chwilę, bo ja postawiłem serwer, ale to było chwilę i no ile można grać w dwie czy w trzy osoby, no to tak jest raczej, szczerze powiedziawszy, nudnawo i to ostro nudnawo. Zrobiliśmy wszystko, co się dało. No, znaczy wiesz co, ja bardzo ubolewam nad jedną rzeczą, że w Polsce gry takie jak Inżynierowie, takie jak nie wiem, Empyrion, nie mają za bardzo wzięcia. No, Empyrion, dobra, ja jeszcze jestem w stanie rozumieć, to jest Early Access, czy jak się to tam czyta. I no, głupio jest tak za każdym razem zaczynać apiać na nowo, nie? Co wychodzi nowa wersja, no to właściwie trzeba zaczynać od nowa. No, króczego namówimy, ale to się wszystko rozwiąże, rozumiesz, w ciągu najbliższych kilku dni, bo będę wiedział. Dzisiaj akurat nie, żona pojechała do Warszawy na badania. No, bliżej kuźwa nie było. Z drugiej strony byliśmy już za Poznaniem na badaniach, także to do Warszawy w sumie blisko, nie? Również wraca córka i będę wiedział dzisiaj wieczorem, co, gdzie, jak, z czym i do czego. Na jutrzejszym streamie popołudniowym, który mam nadzieję odbędzie się już w miarę normalnie, bo dzisiaj to taki trochę też opóźniony i też tak powinienem siedzieć w kuchni i pilnować, bo mi się zupa gotuje, ale z drugiej strony. Okej, dobra. Wiesz co, to przyślij mi w tym prywatnej wiadomości na Twitchu. Na Discorda i spokojnie pogadamy, umówimy się co gdzie jak. Natomiast, no bo ja za chwilę i tak będę kończył, bo to dlatego no zabiję dziada Pierńskiego. No, szkoda, że tu nie ma jakich tych, bo zabić to mało. Już się naładowało? O. No i dobrze. Schowaj. No i
Pogadamy, umówimy się. A kurde, aleś mi to rozpieprzył. No to witajcie, dzieci moje. Jak kiedyś policzyłem, to tak, a żeśmy się śmiali ze znajomym, bo on ma... Czekaj. On jest rok ode mnie starszy, a syn mu się urodził, jak miał 18 lat. Kurde, ty czekaj, on ma 56? 8 to było 48. 38 lat jego syn ma. No, także śmiałem się nawet, że jakbyśmy tak obydwaj wtedy wycelowali, to byśmy mieli obydwaj dzieci w tym samym wieku. Także to, wiesz... dobra. Co ja potrzebuję do tego, żeby to zrobić? To mam, tytan i lit. Lit gdzieś miałem. Weź se to schowaj. Tu jest tytan chyba. Jest. Tak. Okej, okay, jeden lit. Ale gdzie ja ten lit miałem? Nie, to nie tu. To nawet dobrze. Diament to mogę wsadzić. Okej. Okay. Ciapnij, Wasia, trochę. Ale to dobrze, że średnia wieku jest raczej wyższa, bo powiem ci, to się lepiej, jak dla mnie się lepiej gra. Okej. Dobrze. Aha, nie mam litu. Moment. O kurde, przecież miałem. No przecież miałem gdzieś. No żeż kurde bolans. A, tu mam jeszcze dwie szafki. Nie, tu są jakieś pierdoły. Tu też są jakieś pierdoły. No nie mów, że nie mam. Ty, no jaja. No kurde nie mam, no. Cześć piesełko. Witaj. No ja cię kręcę nie mam, no nie szlak. No jest. Tylko teraz nie wiem, czy to było tam, czy tu, kurde. Nie, tam. Dobra. Ale może skończyć z tym panem. Nie, to wiesz, nie. Mnie to zupełnie nie tak jest. Już okej, czekaj, zobaczymy. Wiesz, pracowałem z ludźmi, którzy mieli po 22 lata, 21. Byli młodsi od moich gdzie? Dobrze. Dobrze, proszę pana, nie ma problemu najmniejszego. Tak też również może być. O, jest coś, dobra. Jest, dobra, jest ok. Dobra, ale to tak, szczerze powiem, że nie wiem kiedy, bo dzisiaj na pewno nic z tego nie będzie, no bo tak jak mówiłem, no. Mam i wyjazdy, i powroty, i wyjazdy, i cuda jaja na kiju. Gdzie to jest? Z tamtej strony. Jest, dobrze. Moment, wiem już co miałem, gdzie chciałem.
To nie potrzebuję, to mam. Gdzie ja go mam? Ty, no weź. A tu jest. Szklaneczka, no dzisiaj mam szklaneczkę wody, bo jeszcze będę prowadził, ale jak najbardziej, to twoje zdrowie. No, dobra, to. Okej. No, aha, teraz muszę jeszcze zrobić jedną rzecz, mianowicie muszę zrobić... Nie, o to. Tytan i lit. A to muszę się zaś wrócić tam. Nie, to, to. Nie, no dzisiaj się wykorzystałem to, że zostałem sam, to pozbyłem się niecnych dowodów mojej niecnej działalności nocnej. Czyli jakieś dziwne ćwiąteczki, które się tam po biurku poniewierały. Teraz, gdzie ja to miałem? Tu miałem. Jest lit. I jest... Jest, dobra. Czyli znowu... Nie, tu. Nie, tu tylko tam. A. O jest, no i pięknie, super ekstra. Dobrze. No to teraz mogę się już wybrać na spokojnie. Aha. Czy ja tu mam? Nie mam. Jakieś co? O, lit tu jest, no widzisz. O, ale tego. A, tu już nie ma nic, dobra. Wyłaź. No i... Raz. Tu. I tu. Dobrze. Czyli teraz tak, teraz muszę się wybrać z powrotem. Włącz se Wasia silnik. Okej. No nie, no bez jaj, ty. No wiesz, ja mam niestety taką dziwną przypadłość. Ja potrafię w tej chwili, znaczy niedawno tam jechałem, ale jestem w stanie powiedzieć, no już może nie z takimi dokładnymi szczegółami, trasę, którą jeździłem na przykład w Poznaniu przez dosyć długi czas, ale to w Poznaniu mieszkałem lat temu 5 z kawałkiem. I pamiętam trasy, pamiętam okolice. Gubię się w grach i gubię się w centrach handlowych. Czasem się nawet w naszym jaworznickim centrum handlowym potrafię zgubić, chociaż to jest takie mikrocentrum, to tam nie jest ten. Natomiast do dziś nie odnajduję się w Silezji Katowickiej za cholerę nijaką. I teraz nie wiem, czy ja... Aha, a jak się robiło wabik? Stój, Wasia. Jak się robiło wabik? O, niedawno. Jak sobie obejrzysz, nie wiem, chyba przedostatni odcinek. Nie, ostatni odcinek. To się zajarał. No i spoko. Polazłem, zgasiłem i dobra. A właśnie, ty, ja mam przecież ten. Kurde. Widzisz, ja teraz dopiero przypomniałem. Jak się robi wabik?
To jest, nie, to jest ten. O, ja mam system przeciwpożarowy, ale nie mam, dobra, nie mam siarki. Bo aerożel bym mógł zrobić dwa razy, nie ma problemu najmniejszego. No i raz tak go załatwiłem, że, znaczy załatwiłem, nie zdążyłem uciec. No, weź. Nie zdążyłem zwiać i mnie ten idiota załatwił, lewiatan. Ten największy. Nie Ghost, bo Ghostowi to uciekłem dwa razy, właśnie w ostatnim odcinku. Proszę zobaczyć, jak się to robi. Natomiast dorwał mnie kiedyś duży. Jak, w jaki sposób? No, dorwał mnie, proszę ciebie, i to tak mnie konkretnie dorwał. A nie miałem wabika i nie miałem tego, bo jest też ulepszenie do cyklopa, które powoduje to, że masz pancerz. Ten pancerz się niszczy, co prawda, jakąś taką dziwną osłonę dostajesz. Strasznie żre baterie i bardzo mocno, znaczy dosyć szybko się kończy. A tu chcę zrobić co innego, bo tu chcę zejść na dół do tej jaskini. Podoba mi się ta syrena. I co? Da się obejść tego skurczybyka pływającego tam. No, tak, ten duży z takimi jakby zębami z przodu, nie? No, Reaper Lewiatan, ten żniwiarz. Bo tu w tej jaskini jest Ghost Lewiatan. On jest mniejszy, jemu idzie uciec. Jak się dobrze roztegujesz, to mu, idzie mu zwiać. Natomiast, ty, co to jest? Co? Weź, nie. Aha, nie, ja tu byłem już. Pewnie, że byłem. Muszę sobie odhaczyć tą, weź mapę. To mam odhaczyć, że już byłem. To już byłem. I to już też byłem. Resztę chyba też byłem, ale tak nie do końca jestem pewien. Tu jest jedno wejście, a gdzieś w tym miejscu jest drugie. A to nie, to Lava Dragon to jest na samym dole. To jego da się obejść też bokiem. Dosyć dobrze. Gdzie to jest? A tam jest. Ale on jest, no, ale on jest na samiutkim dole, tam gdzie jest wejście do ostatniej, nie świątyni, no tego ostatniego budynku obcych. Nie, tu też sam, że tak zrobię. O. Bo po pierwsze pójdzie ciszej. O no, a nim nawet tam nie wejdę, bo ile on ma? 900 metrów tylko. Ale żeby do niego zrobić ten moduł do zanurzenia. O właśnie, i tu jest gdzieś ten cymbał też następny. I on mnie tu już... O, wypływaj szybko! Tylko żeby się nie zajarało. Bo temperatura już zaczęła skakać. Dobra, uciekłem mu. Zniknął. I teraz nie wiem, gdzie ja... Aha, ja jestem w biomie grzybowym. Ty, moment. Weź no się odklej od tego.
bo ja mam wejść nie tędy, tylko tędy. Bo tu jest faktycznie, tu jest, w tym miejscu. Ja zawsze się na niego nacinałem tutaj. Nie to, to. Cichy tryb. I muszę sobie go... Po prostu muszę opłynąć teraz ten grzbiet i wejść od drugiej strony i wtedy mi się to uda. Bo tu jestem w biomie grzybowym i tu już byłem. A tu! No fakt, zapomniałem o nim. Aha, bo ty, bo to już, właśnie, ja się zastanawiam, jak ja to... A przecież tu można jeszcze kamerę włączyć. Zastanawiam się, przecież jakoś to, kurde, sterowałem, patrz. No cóż, skleroza to nie choroba. Dobra. Okej. Nie, tu na razie nie muszę. I wrzuć sobie dwójkę. Żeby tam do nich nie dobić. Jednak te wabiki to jest genialna rzecz. On czasami też pokazuje... No właśnie, tu jest chyba gdzieś... O, właśnie, teraz tu muszę zacząć schodzić w dół. I od tej strony, bo tu są tylko te wariaty. Teraz, jak ty? Ty. A czyż ja tu przecież nie byłem? Ale jaja. Nie no, byłem tu przecież już. To jest ten. Weź się właśnie odklej, bo musimy włączyć mapę. Nie no, tu byłem, dobra, Jezu. To mogę sobie zrobić na szaro. Tu już byłem. No, wiesz, wiem, tylko nie mam wabika i to jest problem. Niby teoretycznie mógłbym chyba zrobić wabik, bo tu się gdzieś robiło. Tytan i zestaw elektryczny. A nie mam tytanu i nie mam tego, srebra. Mam możliwość zrobienia już też tego, o, ulepszenie wyrzutni wabików, to jest fajne. I tego, generator słony cyklopa, tego nie wiem, jak to zrobić. Tu siarka i areożel. Siarkę będę miał za chwilę. I areożel to mogę już nawet zrobić. I będzie, nie? Która jest godzina? 18:58. Kurde. Trzeba iść zupę gotować dalej. Zaraz. Także. Kameren. I schodzimy na dół. Ty, może byś to tak jednak skręcił.
Co mi się tam tak dobija? A pewnie te idioty. A tu jest, no właśnie. Nie, no żony nie ma, coś ty. Będzie później. Coś się, kurde, wiesz, zaś się pogubiłem. No i masz. Aha, dobrze, tu. No tak, bo w tym okolicach tutaj pływają lewiatany i jest ich od groma i trochę. Nie to. Chociaż to za chwilę też trzeba będzie zrobić, bo to tak. Światełko. Nie, to są kamery. A gdzie się światełko zaświecało? Gdzieś się zaświecało światełko. A światełko. O, tu się zaświecało światełko. Aha, tu się zaświecało, dobra. No. O, właśnie, właśnie to jest tu. Dobrze, dobrze. On tego też czasami wykrywa jako tego potwora i ty, Wasia, bo zaraz piźniesz. Jużeś piźnął. Wiesz co, Wasia, weź ty włącz sobie jedynkę, bo kurde, tupie. Naprawdę. A wędzarnie w cyklopie? Znaczy się nie, bo to jest jakiś mod czy coś? Bo nie wiem. Szczerze powiem, nie kojarzę tego w ogóle. A to już mam chyba, o ile dobrze pamiętam. Znalazłem to w jakiejś tej. No i teraz to tu będzie, proszę Państwa, szanownego, cyrk na kołach. Jak wyłączyć silnik? Jest jakieś coś. Olepszenia są. Aha, nie, jest moduł głębokościowy i moduł zwiększenia wydajności silnika. O to ci chodziło? A jest jeszcze takie coś, które. Taka jakby ładowarka. O to ci chodziło? Bo to jest z tej strony. Sonar, to reaktor termalny, to jest fajna rzecz, doładowanie, to jest rewelacja i powiem ci, i to już mam, także, znaczy mam, mogę zrobić, no, ale jest to genialna sprawa, zwłaszcza jak już niżej, jak się podchodzi pod ten biom lawowy, tam jest w czorta i ciut, tych kominów termicznych i wystarczy go postawić przy takim kominie, zostawić go tam i sobie płynąć dalej, no bo później to już się pływa albo tym. Znaczy najczęściej to już krewetką się potem jedzie, nie?
schemat mam już, no. No, tylko potrzebuję kianin, a żeby mieć kianin, to muszę mieć jeszcze wszystkie te cudactwa do tego. No, lekko go przygniecie, tak troszkę go splaszczy. I teraz tu będzie fajna rzecz. Mianowicie tu trzeba będzie kombinację alpejskie uskuteczniać. Dobra, już gdzieś o coś zahaczyłem. Wiem, chłopecku, że tak to wygląda. Teraz tu. Teraz tu. Jeszcze spróbuję tu przynurkować. I... O, ile tu jest tego... uranu. No tak troszeczkę, nie no, żeby tam jakoś tam specjalnie mu krzywdę zrobiło, to nie no, tak tylko troszkę przygniecie. Dobra, teraz już można... Gdzie to jest? Gdzie to jest? No widzicie? A tu jest, dobra. Okej. Dobra, w razie gdyby coś to... nie, to nie tak miało być. No kurde. Chociaż dobrze. A to byłby fajny. To byłoby dobre. Wyłącz. Wyleś. I junt. A nie, tędy, dobrze, tędy. Teraz muszę sobie siarki nazbierać, ale teraz to już będzie, proszę Państwa, spokój. Jest godzina 19:07. Ja, proszę Państwa, szanownego, idę kończyć zupkę dla moich dziewczyn, po czym będę się zbierał powoli. Ołów, nie, ołowiu nie chcę. Spadaj, dziadu. To jest co? Srebro. Może być. O, srebro się przyda. Nie wiem, czy mam. Chyba nie mam. Chyba, kurde, nie mam. A świateł sobie nie wyłączyłem. No, jak zwykle, zresztą to jest nic nowego. Zresztą do niego też jest. Do tego kombinezonu też jest. Jak się to nazywa? Ten. To ładowarka termiczna. No i tak. Chyba nie mam zamontowanego. Kurde, no. No. Jemu można wkulać. No nie, żeby mocno jakoś bardzo, ale można mu wkulać. Temu Gustowi. Tak, no. Dobra, okej. Okay. No, zwłaszcza w tym. To na pewno. To jest, powiem ci, to jest super pomysł. To jest rewelacja.
to jest co? Srebro. O, siarka. Nie, no skąd? Gdzie to? Znaczy tu akurat może nie, bo nie jestem zanurzony całkiem, tylko tak mniej więcej po kolana tego krewetki, ale ja już zbierałem dzisiaj siarkę, więc dzięki bardzo serdecznie za... Nie, to. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie za... O, lit. Dobra, to już nie ma nic. Tu jest coś ciekawego. Nie ma. Okej. Czy jak ja to nacisnę, to coś się stanie? Nie, dobra. Jak wygląda sytuacja? Nawet nie najgorzej. To chcę wyrzucić. Ja bym chciał wywalić. Nie, ale moment, bo coś jeszcze powinno być, przecież jeszcze jedno, nie? Nie wiem. Tak, wiem, że mam podpowiadanie dozwolone, jak najbardziej. Tylko nie... Może nie tak do końca takie, bo nie o takie podpowiadanie mi chodziło, no ale... Dobra. Cześć. Jak, wczoraj była niedziela, a przedwczoraj, co, poczytaj sobie na Facebooku, to będziesz wiedział, gdzie byłem. Ach, tak mnie chwyciło, że nie wiedziałem, jak się nazywam, kuźwa. Krew zaleje, taką robotę. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Otwórz, no i jedziemy z tym koksem. Pięknie. Dzisiaj tak jestem, słuchaj, na... Aha, nie ma szefa, no widzisz. No muszę, no muszę coś wymyślić w takim razie. Lid sobie weźmiemy. Galaryciaki tam mam. No tylko tym ustrojstwem można tu łazić, niczym innym. Srebra już nie chcę. Idę za chwilę, bo dostałem ci zadanie bojowe. I to mocno bojowe, proszę Państwa szanownego. Tak, dobrze. Ale to się normalnie wymyślił, no. Tak, przypalić zupę. Nie, to jest co innego. Nie, to jest, właśnie znalazłem bardzo fajny, słuchajcie, przepis na czarnego kurczaka. Kurczaka należy umyć bardzo dokładnie, doprawić do smaku bardzo dokładnie, zagrzać piekarnik, włożyć kurczaka do piekarnika. Spadaj. Włożyć kurczaka do piekarnika i wejść na Facebooka. O, no weź. Wziąłeś. No i ja właśnie zaraz mam zamiar to zrobić. Nie, no może nie tak. Aż tak to może nie. No. Jaki fetysz? Nie, to ty, co, gdzie tam? Facebook to nie jest mój fetysz. Facebooka to mam tylko tak, bo mam. No. No podnieś, że to. No.
Weź to. Ja już teraz nacisnąłem w tym kwasie E. No i nie powiem, żebym był szczęśliwy z tego tytułu. Tu gdzieś jest. O, jest coś. Dobra. Okej. Aha, tam już nic nie ma. A, to tyś tu jest. Dobra, okej. Nie będę się tu czaił zbytnio bardzo. O. No, weź to, a nie. To też możesz wziąć. Tam wiem, że jest, ale już nie będę tego zbierał. O, i mogę zrobić. Kurde, naciskam ten shift, żeby szybciej szedł. No, także jeśli chodzi o, jak jest was dużo, to ja wam powiem jeszcze raz. Jeśli nie to, tylko to. Jeśli chodzi o dzisiejszego nocnego streama, najprawdopodobniej go nie będzie, ale możecie zajrzeć. Coś ty się tak nacinał, uparł na to F kwasie. No ja pitolety, sam se naciskaj F kwasie. No. W sensie, no, zaczynasz być jak kwas. No. Dobra. Żebym się tu... Także bym se tak koło niego zaraz wylos. Gdzie on się stracił? A tam jest. O, następny garareciak. A ja cię nie wyganią, nie no. No sobie możesz być. Ołowiu nie chcę. Weź garareciak. Co to jest to, co tutaj, tutaj? Aha, to jest kryształ uranitu. No i ekstra. Co tu jest? Weź to, a nie tłuc. A tu jest miedź chyba. Z naciskiem na chyba. Złoto. No też się przyda trochę. Nie powiem, że nie. Myślałem, że jest tu gdzieś jeszcze miedzia, ale... chyba, że tam. O, cicho, cicho. To jest miedzia. Złoto. Czekajcie, bo coś mi tu... Bardzo ważna wiadomość przyszła.
Nie zdążyłem odpisać, ale już piszę następnego. Nie. Odpowiedziałem. No, co? Co się stało? Nie wiem, dobra. Kto ma? Aha. Nie, no jeździ, no. Dobra. Muszę się cylnąć. No, o jest, udało się. Kurde, udało się, no widzisz. Dobra. Teraz tak. Stąd mogę wyciągnąć. Aha, tu na razie nic nie mogę wyciągnąć, ale mogę sobie tu zrobić szynkę na wszelki wypadek. 5, tak, tak, tak. Dobra. O, mogę zrobić wabik. Dobrze, że mi przypomniałaś, że mam spożyć kalorie, bo bym se kurde zapomniał z tego wszystkiego, widzisz? Niom. Szkoda, że się nie da. Szkoda, że się nie da wziąć tego. Dobra, to już wszystko. Proszę, pojot popił normalnie, panie, full wypas. Dobrze. O, mam, nie, wiem, mam więcej, dobra. Ale coś ja miałem zrobić. Dwa aerożele, to na pewno. I coś jeszcze. Okej. Dwa aerożele i coś ja jeszcze miałem zrobić. Do... Zestaw elektryczny, nie, to. O, no proszę uprzejmie. No widzicie, jak miło. To trzeba zrobić, bo to dobra rzecz jest. A drzewko bulwowe tak, ale drzewkiem bulwowym se nie popijesz, a ty wiesz. A mam jedno i drugie. Jeżeli chodzi o ścisłość. Nie, nie to. No, widził pan. No, a jak wygląda sytuacja? Aerożel, tytan i lit. Kurde, ty. Okej. Aha, to już więcej nie wsadzę. Biegnij, Wasia, biegnij. Zrobimy jeszcze... Keście, kurde, uparne. Jak nie wyskakiwać w kwasie, to zjarać dla testu. Ja pierniczę. Dwa. Kurde, bez jaj. Ty, no bez jaj. A ile ja potrzebuję tego aerożelu? Jeden tylko, dobrze. To pobidę, tak, jeden to pobidę. Wiem, że działa. Aha, tak, może najpierw byś tu poszedł. Jest. Nie zamykaj. Jest. No, jeszcze prawie będzie miał na... Prawie będę miał na ten. Dobrze. Wabików na razie nie potrzebuję.
I to byłby, proszę Państwa, koniec na dzisiaj. Zajrzyjcie ta o 22, aczkolwiek raczej powiem szczerze, wątpię, żebym był. Jest, zapisałeś. Tak. No. Ja idę kończyć robotę, co zacząłem. Przy okazji zrobię sobie coś do jedzenia. No, a Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na jutro, na 18, bo to będzie na pewno na 100%. No, a dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia, do zaś. Cześć.